Dobre granie. Tak jak obiecałem, w naszym studiu pojawił się zespół Indigo Child. Nawet poza anteną komentowaliśmy podobieństwo riffu z utworu All I Got Is You zespół Deep Purple do jednego z utworów Tomasza Organka, no ale warto zaznaczyć, że Organek był pierwszy. Ale jeżeli chodzi o Indigo Child, to są z nami Jakub Kamiński, Paweł Morrison, cześć. Kuba Zeissner i Dawid Młotkowski. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Oczywiście podkreślaliśmy to wielokrotnie, ale jest jakaś symbioza, pozytywna współpraca pomiędzy zespołem Indigo Child a zespołem Dobbs, który nie tak dawno temu występował w studiu M imienia SBB. Można bez obaw powiedzieć, że dzielicie składy i zauważyłem, że macie bardzo podobne podejście, że mimo że jesteście na tyle wyrozumiali, że wpadliście na rozmowę, wpadliście na wywiad, to jednak wolelibyście już być w studiu, wolelibyście już robić próby, przygotowywać się do koncertu. Czy rzeczywiście zależy wam na tym, kiedy gracie występy, żeby wchodzić w ten tryb występowania jakiejś koncertowej energii trochę wcześniej i w ten sposób się rozgrzewać? Myślę, że tak. Znaczy, dla mnie przede wszystkim przed koncertem potrzebuję trochę skupienia i spokoju, ale to jest, a tak u mnie jest, nie wiem jak u reszty chłopaków. Tak, u mnie też. Ja byłem dzisiaj na Bolko się przejść w jesiennych barwach. W pejzażu jesiennych barw. Nie, jesiennych barw. W żółtych płomieniach liści. Teraz jest bardzo dynamicznie, jeszcze się przygotowujemy do koncertu, także... Co, chłopaku? Ogólnie dobrze się rozgrzać przed wysiłkiem, no bo się lepiej organizm zachowuje, po prostu jakoś automatycznie pewne rzeczy wychodzą, no jest większy power, wydaje mi się. Tak. Ja zazwyczaj potrzebuję 2 godzin, żeby poczuć, że o, to jest teraz ten moment, tak, kiedy mi wszystko wychodzi, znaczy no, wszystko. Tak zawsze jest, że gdzieś dopiero od połowy koncertu się czuje, naprawdę, że się gra koncert, no, nie? Taka rozgrzewka jest bardzo fajna. Ale jeżeli dobrze, Kuba, słyszałem, to ty dzisiaj już śpiewałeś trochę. A gdzie to słyszałeś? Na rynku. Byłeś, tak? Akurat przyjeżdżałem, niestety musiałem się pospieszyć. Rozgrzewał się. Do rady. Ale to warto zaznaczyć, że naszych utworów w ogóle nie gra. Dlatego trzeba na koncerty tam przychodzić. No więc właśnie, jeżeli ktoś słyszał dzisiaj Kubę na opolskim rynku, to warto zaznaczyć, że zaraz będzie śpiewał z zespołem Indigo Child. Ale ciekawi mnie, panowie, jak wygląda dla was kwestia koncertu w radiu, dlatego że u was w muzyce jest bardzo dużo takiej rozimprowizowanej wolności, nawet jeżeli dobrze pamiętam, to w utworze Nad Pstrą Krową podczas ostatniego koncertu Paweł zagrał spektakularne, bardzo rozbudowane solo perkusyjne, czy jeżeli chodzi o koncert w MC, to stawiacie na to, żeby to było tak samo żywiołowe, tak samo dzikie, czy jednak chcecie, żeby w tej przestrzeni to zabrzmiało trochę inaczej, trochę sterylniej? Jeżeli chodzi o krowę, to już ograniczyłem swobodę Pawła. To już tutaj ludzie nie muszą się tym martwić. Znaczy, bo też nam zależy jednak, żeby jak najwięcej się podczas tej godziny występu w transmisji, bo dłużej ogólnie będziemy grać, żeby było jak najwięcej tych utworów i też postawiłem na to, żeby dużo tych nowych było utworów na początku, żeby ludzie, ci, którzy nas znają, usłyszeli coś nowego. No bo też stawiacie na sporą przekrojowość od repertuaru stworzonego jeszcze jako bluźnierca przez rzeczy z waszej debiutanckiej płyty. Nie, z bluźniercy już nic nie będzie. Nie tym razem. Ostatnio było, wiem, że było, ale nie tym razem. Nic nie będzie z bluźnierczych spraw. Ale też pytam o to, dlatego że w trakcie waszych koncertów z jednej strony jest dużo improwizacji, no ale pojawiają się też charakterystyczne tematy, na przykład w utworze Nad Pstrą Krową jest cytat z Upiora w operze i widziałem, że kiedy takie motywy, jakieś też wasze riffy się pojawiają, to jest jakaś taka radość u was, że mimo, że stawiacie na dzikość, na to, żeby to było nieprzewidywalne, to cieszycie się z tych motywów, wiecie, że one w jakiś tam sposób oddziałują na publiczność. Bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, wiesz co, ja tego nie rozpatrywałem nigdy w takim. Nie wiem, jak chłopaki, czy wy rozpatrujecie jakieś te... Że zerżnęliście motyw, tak? No w sumie... Wcale mi to nie przeszkadza. Jestem za tym. A tutaj Zajk chyba jest, tak? Patronatem. Ale to tutaj ten, tu nie ma, tu prawa autorskie nic nie mają. Ja też pytam o znalezienie tego kompromisu pomiędzy graniem spontanicznym, rozimprowizowanym, a takim bardziej uporządkowanym, no bo warto wspomnieć o
tym, że wasz debiutancki album powstawał w Studiu M i chyba fajnie zwrócić do tej przestrzeni w zupełnie innych warunkach, no bo podczas sesji jednak musieliście się troszeczkę bardziej skupić na tym, żeby wszystko było wtedy zagrane w punkt. Jeżeli Arkadiusz Czyżewski wam zasugerował powtórzcie, to trzeba było powtórzyć. Tym razem możecie pójść na całość i trochę inaczej zagospodarować tę przestrzeń. Znaczy na pewno dla mnie, jak tutaj wchodzę po raz drugi, to jest pewien sentyment, że to jest miejsce, w którym nagraliśmy ten album i kończymy trasę. No i to na pewno są inne możliwości, bo jednak rzeczywiście jest zupełnie inny charakter, bo to tam rzeczywiście miało być, pomimo że były improwizacje, to był jakiś konkretny schemat, o którym chcieliśmy się utrzymać, a tutaj w sumie możemy zrobić co chcemy i co się stanie, to się stanie, zobaczymy. I chyba można bez obaw powiedzieć, jeżeli chodzi o wasze odwołania do estetyki lat 60., 70., o koncert supergrupy Czarny Pies, który trochę zmienił wasze podejście, że chyba najbardziej w tym wszystkich was urzeka pewna wolność, ta swoboda, której czasami we współczesnej muzyce rockowej już nie ma. Tak, myślę, że w naszej muzyce bardzo mocno stawiamy na swobodę, na wolność gry, na improwizację. Każdy ma troszkę miejsca dla siebie i właśnie tak jak mówisz, dużo się inspirujemy grupą Czarny Pies, z czego nasze wróble, które jeszcze nie są na żadnej płycie nagrane, ale wkrótce będą, są inspirowane Czarnym Psem. Utwór bardzo zacny, miałem przyjemność już go posłuchać i wydaje mi się, że dzisiaj też zabrzmi. Dokładnie. Ale inaczej. Zanim zabrzmi utwór Wróble w wersji koncertowej, posłuchamy wersji studyjnej utworu Zepsute Pokolenie. Dużo więcej Indigo Child nie będziemy słuchać, jeżeli chodzi o te nagrania studyjne, no bo za niecałą godzinę, nawet za pół godziny zespół Indigo Child wystąpi w Studiu M imienia SBB. No ale teraz, tak jak obiecałem, Zepsute Pokolenie. Do rozmowy wrócimy za krótką chwilę. Dobre granie. To było Zepsute Pokolenie zespołu Indigo Child. Mamy za dwie, w pół do ósmej. Rzadko podaję godzinę, no ale warto wspomnieć o tym, że to, że mamy za dwie, w pół do ósmej, oznacza, że za pół godziny z małym hakiem zespół Indigo Child zagra w Studiu M imienia SBB. Natomiast teraz rozmawiamy z reprezentacją tego składu w dobrym graniu i poza anteną pojawiło się dużo ciekawych kwestii, bo między innymi zaznaczyłeś, Kuba, że macie coś takiego, że kiedy pójdziecie w takie formy bardzo otwarte, nieraz zwariowane, długie, dzikie, to jednak u ciebie od razu pojawia się myślenie, no dobra, no ale publiczność też czasami musi odetchnąć, musi dostać dobrą piosenkę i wtedy na przykład urodzą się utwory jak Zepsute Pokolenie. Tak, to jest prawda, zresztą to jest utwór, który ja na samym początku, jak nagraliśmy tutaj też cały materiał w Studiu M, to nie chciałem go w ogóle na płytę, pomimo że to jest utwór, który w sumie, no, można powiedzieć, że w 100% ja ułożyłem, ale ja bardzo też krytycznie podchodzę do po prostu swoich kompozycji. No i jakoś tak jest, że te utwory zazwyczaj mówię Pawłowi Morrisonowi, perkusiście, że ej, znowu nam brakuje prostych, robimy prosty, zapodaję trzy dźwięki. Później się okazuje, że to są, no w związku z tym, że są proste utwory, to są bardzo akceptowane i ludzie je lubią, ale ja zazwyczaj ich nie lubię. Ale warto a propos reakcji waszej publiczności wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś był na przykład na waszym koncercie w wyjściu awaryjnym albo podczas waszej mini trasy widział was w innym mieście, to dzisiaj usłyszy coś zupełnie innego, bo to jest ciekawe, że poza anteną wspominałeś o tym, że niektóre utwory w ciągu 2 tygodni się nawet zmieniły, że jednak to nie jest tak, że te utwory przebierają taką samą postać każdego wieczoru. Znaczy my czasami mamy tak, że rozszerzamy na przykład formę, a później ją skracamy do tego, co było wcześniej. Bo tutaj to, co mówisz, to głównie nawiązujemy do Wróbli i tam w tym drugim segmencie zawsze było tak, że klawisze, solo na klawiszach nigdy nie było ułożone i w związku z tym, że my tu zostajemy w radiu i nagrywamy, to też ten utwór ułożyliśmy jako tako i to też przez to wszystko się zmienia. No ale to jest metoda prób i błędów i sprawdzacie, co wam bardziej leży, co publiczności się podoba, czy to jest dla was ważne, żeby podczas tych koncertów wybierać optymalną formę utworu, żeby go tak dopieścić, żeby był najlepszy jak to możliwe? Chyba to też zależy po prostu od dnia.
I to jest, nie? To tak mi się wydaje, czasami tak gramy i na przykład nam jakiś utwór kompletnie nie siedzi. Zresztą ile my teraz, jak mieliśmy próbę, to bardziej instrumentalne, jak my ten Ocean czasami szlifowaliśmy, albo jak na przykład Jakub, ty masz z Pielgrzymem, nie? Też różnie. Czasami czujesz ten utwór, czasami nie czujesz. To prawda. Tym bardziej, że to była linia melodyczna, która nawet nie była przez ciebie wymyślona, tak, więc... Tak. To jest mój spadek. Pozdrawiamy Mieszka, bo możliwe, że dzisiaj będzie. Pozdrawiamy naszego wokalista. Bo był tutaj nawet podczas waszej zupełnie pierwszej wizyty w Radio Pole jako bluźnierca, śpiewał na żywo. Tak, archiwalne nagrania. A wracając choćby do wspomnianego Oceanu, do utworów, które nie są jeszcze znane, które nie były publikowane, to zauważam, że pojawiają się też różne wpływy. Na przykład był jeden z utworów z riffem Dawida, z riffem, który może kojarzyć się z muzyką post-punkową, z inną zupełnie dekadą, z innymi wpływami. Ocean tak samo jest to utwór z przestrzenią, gdzie jest mniej grania takiego stricte improwizowanego, powiedziałbym tak, jak my go kojarzymy. Czy to jest tak, że wy chcecie, żeby wasza muzyka ewoluowała, żeby coraz więcej nowych wpływów się pojawiało, żeby to było nieprzewidywalne? Właśnie to jest zupełnie inaczej. Nie wiem, czy Dawid, ty pamiętasz, jak Ocean układaliśmy pierwszy raz, jak graliśmy? Kojarzysz? To powstało podczas jakiejś improwizacji. No i tak samo Wojna, nie? Tak, którą też będziemy wojna grać. Wojna też jest zlepkiem dwóch jakichś improwizacji. To jest tak w ogóle, że wiesz co, my nie mamy żadnych założeń. My przychodzimy, po prostu gramy i to jest bardzo ciekawe, bo ja sam nie wiem do końca, z czego to wynika. Kiedyś mi ktoś nam powiedział, że brzmimy jak twórczość Niemena i przez to się bardzo tym zainteresowałem i okazało się, że rzeczywiście coś w tym trochę jest i bardzo polubiłem twórczość Niemena, a później ktoś mi powiedział, że mamy utwory, niektóre utwory bardzo podobne do Pink Floyd i sobie przesłuchałem ostatnią pierwszą ich płytę i rzeczywiście też coś w tym jest. Też ktoś mi mówił, że do YouTube mamy podobny utwór, więc... Jeden z... No, ale to ktoś tam kiedyś, nie pamiętam. Podobno tak było. Oczywiście zachęcam, żeby słuchać dzisiaj koncertu zespołu Indigo Child. Przypominam, koncert odbędzie się w Studiu M za... No cały czas próbuję oszacować za ile, no ale nie będę nieuczciwy, jeżeli powiem, że za jakieś 34 minuty nawet mogę się pokusić o precyzję. A Jakub Kamiński, Paweł Morrison, tylko że już poszedł, Dawid Młotkowski i Jakub Zeisner z zespołu Indigo Child gościli w Dobrym Graniu. Wielkie dzięki za wizytę. Dzięki, cześć. Dobre Granie.